dziękuję pomysłom i zainteresowania tego, ale powiem więcej. Ale inicjatorem tej pracowni to jest pan Stanisław Nogal. Stanisław Wyrzykowski to ciekawa, niepowtarzalna postać. To człowiek obdarzony wieloma talentami. Muzyka, śpiew, projektowanie i budowa instrumentów tworzy całe jego życie. To artysta z wielką pasją, to nasycony afirmacją życia humanista, to pełen kreatywności muzyk, który żyje dla ludzi i muzyki. To niezwykłej klasy twórca, potrafiący ustawicznie i z niegasnącą radością dzielić się swoimi darami. To mistrz nauczyciel. To optymista, który wytrwale spełniał różnorodne swoje marzenia, między innymi muzyczne, lutnicze i lotnicze. W mozolny sposób odszukał dzieje lirników, pieśniarzy i wędrownych dziadów. To dzięki niemu nastąpił renesans liry. To on ją wskrzesił i rozpowszechnił. Jego dziełem jest powstanie ogromnego środowiska muzyków. Skupił wokół siebie grono twórców, którzy czerpiąc u źródła budują nowe instrumenty. Nie sposób wymienić wszystkich zasług tego wyjątkowego muzyka. Należy jednak wspomnieć o tym, że zaprojektował i zbudował wiele instrumentów, m.in. organistrum, lirę basową, kontrabasy, basetle, viole de gamba, cymbały, skrzypce laskowe, surdynki. Złoty jubileusz rekonstrukcji liry oraz 90. urodziny mistrza Stanisława napawają nas dumą. Pełni wdzięczności życzymy jeszcze wielu lat życia w świecie zdrowia, pokoju, mądrości, jasności i radości, wielu łask od Boga oraz życzliwych i ofiarnych serc ludzkich. Dostojne rocznice oraz wdzięczność uczniów stały się okazją do odtworzenia pracowni lutniczej Stanisława Wyrzykowskiego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W zrekonstruowanym warsztacie będzie można zobaczyć narzędzia, którymi przez lata pracował mistrz Stanisław. Swoje miejsce znalazły również inne cenne eksponaty, formy do budowy nowych instrumentów, części składowe, materiały do ich wykańczania. Wśród wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje lira dziadowska. Pracownię ozdobi również rzeźba przedstawiająca Stanisława Wyrzykowskiego z lirą, która stanie w jej przedsionku. Twórcy pracowni mają nadzieję, że stworzone przez nich miejsce będzie źródłem i studnią wielu działań artystycznych. Państwa zapraszam do pracowni Stanisława Wyrzykowskiego, którą tutaj będą wykonywane liry korbowe, ale zapraszam na dzień 21 maja tu w Skansenie w Sanoku, za Sanem zaraz. Warto pooglądać, bo to jest ciekawa praca.